Jest godzina 22:15. Tu za mną widzimy pole bitwy. No, nie było dzisiaj trupów, byli tylko ranni. No dobra, no chciałem trochę przycwaniakować, przeaktorzyć. W końcu mamy aktora w drużynie, Adam Barciniak. Serdecznie pozdrawiamy, znamy go, ale zamiast aktorzenia i udawania Wałuszańskiego z całym szacunkiem, dla tego pana Łukasz, chodź, poudajemy, pokomentujemy, poudajemy mądrale. Komentuj pierwszy, ja już zrobiłem siebie wariata. Nasz pierwszy komentarz pomeczowy. Jesteśmy po meczu Arki z Zagłębiem Lubin. Skończyło się remisem 1-1. Pierwszy stracony gol Arki na własnym stadionie w tym sezonie i pierwszy remis w ogóle, bo do tej pory nie braliśmy jeńców, albo wygrywaliśmy, albo przegrywaliśmy. No jesteśmy tutaj, żeby powiedzieć parę słów po meczu. Chyba nie możemy, no jesteśmy troszkę rozczarowani może wynikiem, bo w drugiej połowie jednak liczyliśmy na tę decydującą bramkę, ale ostatecznie jednak chyba ten wynik nie jest taki zły. Oczywiście, że nie jest. A jeżeli już operujemy nomenklaturą wojskową, tak, tego się trzymamy, jeńcy, ranni, pole bitwy, Wołoszański, to powiem, że w przerwie, mając okazję rozmawiać z kibicami, odczułem, że nasi kibice już tych naszych żołnierzy spisali na straty, narzekali, moim zdaniem, bezpodstawnie, bo wcale nie graliśmy źle. Zagłębie pokazało dużą klasę w pierwszej połowie. No, z przyjemnością ogląda się takiego żołnierza, jak piłkarza, jak Filip Starzyński. Świetne zagrania. My zagraliśmy trochę na mniejszym ryzyku niż zazwyczaj zaczynaliśmy spotkania. Tak jak mówiłem już podczas relacji, odwróciliśmy trochę sytuację i zagraliśmy na tym większym ryzyku w drugiej połowie. No, Łukasz się śmiał, że podczas relacji, że byłem bardzo zawiedziony i zaskoczony, że jednak ja wiem, że to jest taka stała reakcja trenera Nicińskiego, ale że jednak został zdjęty Darek Zjawiński. Moim zdaniem jeden z najlepszych zawodników tego spotkania. Zabrakło mu trochę szczęścia przy tych strzałach, no ale był bardzo groźny, bardzo dobry. Pochwalę też ze swojej strony Miro Bożoka, który bramka bramką, ale w pierwszej połowie uważam, że musiał parę razy łatać te dziury po Marcinie Warcholaku, który parę razy zaspał i tam Tosik poszalał. Ogólnie uważam, że powinniśmy być zadowoleni, bo graliśmy ze świetną drużyną. Ja uważam, że aktualnie chyba obok Jagiellonii najlepiej prezentującą się drużyną w Ekstraklasie, no i obok nas oczywiście. Tak, to jakoś było na pewno widać. Ale z drugiej strony Zagłębie też jakby zupełnie spuchło w tej drugiej połowie po wyrównującej bramce Miro Bożoka. Przypomnijmy może, że w pierwszej połowie Michał Marcjanik zanotował bramkę samobójczą, a potem rzeczywiście po tym wyrównaniu no, ruszyliśmy z impetem i było bardzo blisko to trafienie Darka Zjawińskiego w słupek. Adam Marciniak też przestrzelił w bardzo dobrej sytuacji, no i dlatego, tak jak wspominałem, możemy być troszeczkę rozczarowani tym wynikiem, ale tak jak wspominałeś, Zagłębie pokazało na pewno klasę, dużą jakość piłkarską. Ale my też na pewno większymi momentami w drugiej połowie i myślę, że wciąż możemy być bardzo optymistycznie nastawieni. Teraz przed nami przerwa na kadrę, a więc... Oczywiście to nie my jedziemy na kadrę. No, nas nie powołał jeszcze Adam Nawałka, ale... Zaraz nam potrącą kamerzystę, wiesz? Arki wkrótce, w każdym razie myślę, że dobry wynik, tak czy siaki. No, oczywiście, że tak. Ja jestem jak najbardziej za. Mówię, kto marzył o tylu punktach, nie wygląda to źle. Jeżeli już stoimy przed kamerami, to skorzystamy z tej okazji i podziękujemy tym wszystkim, którzy słuchają nas w naszym radiu. Ja wiem, że nas słabo słychać, ale to nie wszystko jest od nas zależne. No nie wiem, nie mamy tu swoich boksów. Sprzęt mamy i tak w miarę niezły. Dziękujemy wszystkim za pomoc w uzyskaniu, w kupnie tego sprzętu. Będziemy się starać, żeby było słychać nas lepiej. No po prostu, no i słuchajcie nas, no i oglądajcie, bo no nie wiecie, no to nie jest tylko taki powód, że chcieliśmy sobie tu wystąpić przed kamerą, bo taki mamy kaprys, ale powoli chcemy wchodzić, też pobawić się w taką telewizję. Oczywiście nie jako konkurencja dla Arka TV, szukamy takiej tej niszy, bardziej jako uzupełnienie. No już nasz młody junior Arko, tak, robi fajne rzeczy, fajnie montuje, bawi się. Łukasz tutaj, no jemu pozostawiłem te setki, wywiady pomeczowe, też sobie radzi. No i będziemy szli do przodu, będziemy was bawili, rozśmieszali, a czasami wkurzali. No dzięki bardzo. Za dwa tygodnie mecz z Koroną, po przerwie na reprezentację, potem podejmujemy u siebie Krakowie, a następnie w tym samym tygodniu gramy w Pucharze Polski i postaramy się być w Ostrowcu Świętokrzyskim właśnie, żeby przekazać wam te relacje, więc zaglądajcie na arkowcy.pl, polecamy. Tak. I do zobaczenia, do usłyszenia przy okazji następnego meczu. Dokładnie, bądźcie na stand-by'u.